Witam serdecznie na kolejnym gniocie. My byliśmy u sąsiada, trochę pomóc z rana, ale nie odpina medzia ze smyczy, bo kury są puszczone. Pod bramą mam paczkę, ale ciężka, 20 kilo czy 25, to potem będę jechał samochodem, to się wrzuci, nie będę nosił taki kawał, bo to wiecie, nie wygrałem pleców na loterii, ale to nie jedyna paczka, jaka dzisiaj przyszła, bo jest też paczka od pani Doroty, zaraz wam pokażę, co tam poprzychodziło, no piękne rzeczy. Ło nie, wiatr mi to otworzył, furtkę na łańcuch zapomniałem zamknąć. Się porozchodziło tam towarzystwo, to teraz nie ma co zamykać, żeby miały jak przyjść. No już trudno. A dzisiaj spróbuję skręcić tą oto otwornicę, co tutaj do mnie przyszła. Zedziem jesteśmy w garażu, żeby tam kur nie ganiał. Dobra, uwaga, nigdy nie używaj czystej benzyny. 25 do 1, no to tak jak się robi do piły. Te śrubki trzeba tu podokręcać, to już czytałem. No dobra, tu są chyba wszystkie klucze potrzebne. To podokręcamy śrubki. Edziu, przesuń się. Edziu, no. A, ona ma jeszcze z drugiej strony. Dobra, to trzeba to chycić. Z jednej, a z drugiej dokręcać. Wszystko podokręcałem, wszystko fajnie, elegancko się trzyma, ale jest kłopot. Bo czym ja to mam skręcić? No bo to chyba to w to powinno wchodzić i się na czymś tutaj blokować. No tu dziura jest, ale ja żadnej takiej śruby, żeby pasowała do tego, to tu nie mam, ani w kartonie, ani nigdzie. Może nie dali, a może gdzie wyleciała z tego kartona. Dziwna sprawa, no bo to tu chyba jakąś śrubą trzeba skręcić. Tak mi się wydaje, no bo jak inaczej. Całą chałupę przeszukałem. To mogło być to. Tak się obawiam, tylko nie mam, wiecie, tego zabezpieczenia tu do tego. Pod kanapą było, czyli wiecie, to mogła być sprawka perełki, bo ona się bawiła w tych kartonach i mogła wyciągnąć. To będzie to. Tylko tu o tego nie mam. Ale takie te zabezpieczenie to można, myślę, bez problemu dokupić. No pod kanapę mi schowała małpa jedna, mam nauczkę, trzeba wszystko od razu chować do garażu na miejsce. Dobra, spróbujemy zalać tutaj mieszanką, zobaczymy, czy to odpala, czy chodzi i jak chodzi, no to dobrze. A tą taką, tego klipsa to się dokupi bez problemu. Co to tak zaklajstrowane, jak ja to mam tu otworzyć? Ale wymyślaj, a to jest takie o... To się z korkiem chyba powinno od tego odcić. Wlewamy mieszanki trochę. Jeszcze trochę mam, ale trzeba kupić zbiorniczek, bo to i do piły potrzebne, i do tego. To schodzi. Cieplej się robi, będzie się żnęło, teraz drzewo, to taki baniaczek, to raz, dwa się skończy. Chociaż ta moja piła to dużo nie pali. Dobra, wylałem do końca, no i dobrze, będzie łatwo zrobić nową mieszankę. O, tutaj mamy taki pstryczek, żeby podpompować trochę paliwo. O, ruszyło. Co my tu jeszcze mamy? Jak to odpalić? W pionie, w poziomie? Nie no, chyba o tak się powinno odpalać, mi się wydaje. Tutaj mamy pstryczek na łon. Tu mamy szarpaka. Ja może lepiej to chwycę. A, sanie tu ma. Działa. Elegancko. Edzia chwilowo w końcu zamknąłem, bo idę tutaj przetestować jedną rzecz, która mi wpadła do głowy, żeby tu dobrze tą mieszankę wymieszać. Jak myślicie, zda to egzamin? Czy to jest kompletnie poroniony pomysł? Do dna nie sięgnie. Także nie jest źle. Dobra. Start. Francja elegancja.
jest już patent na mieszanie. Wydaje się dosyć wygodne. No, na pewno jest lepiej wymieszane niż było. Jakby tu jeszcze, wiecie, było dotąd zboża, to dużo to wymiesza. Nie sięga do dna, więc się nie boję, że przebije mi beczkę. Ale dobra, może by spróbować to użyć na ziemi. No on jest niemożliwy. Cały dzień lata. Teraz ze mną latał. Na chwilę go przymknąłem w końcu. To narobi na środku, no. Jakby nie mógł gdziekolwiek indziej, no. Poleciały na zielonkę prawie wszystkie. Nawet bocianek na środku wróciły. Na szczęście z lasu już zamknąłem tam furtkę, a tutaj jest taki piach elegancki. Powinno iść lekko. Niosę drabinę, żeby był statyw. No i zobaczymy, czy to i w ziemi wywierci. Będzie co widać? No chyba będzie. Dobra, to bez cięć jedziemy. Łon. Ale bajka. Jak to idzie lekko w tym piachu. I patrzcie, jaki dół. Tylko słupek wstawić, zalać betonem i gotowe. No tą zawleczkę, ja tak na razie delikatnie, bo tej zawleczki nie mam, wiecie. Zrobiłem drucikiem, jest jako tako. Mam nadzieję, że tu się nic nie zepsuje. Ale dobra, się to dokupi i idzie luks. I to patrzcie, ile korzeni. No nie za grubych, co prawda, ale przerobiło bez problemu. Głębokość, cała moja ręka. To bajka. Teraz to będzie szło robienie ogrodzenia. I ziemia nie jest już zmarznięta. Można robić na dniach. Dobry zakup, tak mi się wydaje. Odpala na pół strzała dosłownie. No, dobrze, dobrze. Kurczaki, bo do środka wleci ta. To zakopię od razu. Bo rzeczywiście tam, który wpadnie, nie wylezie, będzie ambaras. Dobra, chowam to. Będę w mieście, to skoczę do sklepu. Taką zawleczkę pewnie trzeba kupić. A złośnica smacznie sobie śpi. Śrubkę mi schowała pod kanapę, a zawleczki to nie mogę znaleźć za Chiny. Perełka, gdzie jest zawleczka? Pewnie pod lodówką na samym końcu. Tam odsuwałem jakiś czas temu, to tam było ze 20 różnych rzeczy, których się szukało. Perła łobuzie, oddawaj zawleczkę. Dobra, śpi. Cały dzień dzisiaj latała po dworze. A ja miałem wam pokazać, co przyszło od pani Doroty. Po pierwsze, pyszny sernik mi pani Dorota upiekła. Już z sąsiadem zjedliśmy po kawałeczku. Przepyszny, ale to nie wszystko. Patrzcie, jaką piękną bluzę dostałem. Z przodu kogutek, z tyłu perełka. Edziu, łatka, elegancka. No i dla darczyńców pierwsze przyjechały już koszulki. Na dniach będę wysyłał. Czarna, taka zielona i taka inna zielona. No i następne już się szyją, bo już sprzęt do pani Doroty doszedł. Jeszcze zbiórka parę dni potrwa, link macie w opisie, jak ktoś ma chęć się dorzucić. I tam na zrzutce macie maila, na którego możecie wysyłać adresy i co tam chcecie, żeby wam pani Dorota wyhaftowała. A bigosik się zrobił, super luks. Dużo dałem tego koncentratu pomidorowego, może nawet ciut za dużo, ale ja lubię taki mocno pomidorowy. No i właśnie dałem koncentrat, a nie przecier. No i on jest dużo bardziej intensywny w smaku. Jeszcze dzisiaj go raz przegotuję. Jak wystygnie, dopiero go poporcjuję. Część zamrożę, część w słoiki. No ale jest pyszniutki. Ale dobrze, tak właśnie na drugi dzień też go pogotować tam. Z godzinkę, dwie. I dopiero sobie poporcjować. Najlepsze jest to, że nic nie przywiera. Nic mi się nie przypaliło. No i na małym ogniu niech sobie teraz popyka tam właśnie te dwie godzinki. Wystudzi się i będzie zapas na jakiś czas. Pasza mi przyszła dla kaczek i gęsi. Jeszcze takiej im nie dawałem, ale zamówiłem taką, bo najszybciej mieli dostawę, a już mi się skończyła ta poprzednia. A teraz sobie wymyśliłem, beczkę sobie wziąłem tutaj. Zaraz to odkręcę. Tylko w beczkę tutaj chodzi o to, że po co ja mam z tym wiaderkiem latać pod chałupę? Ta beczka może stać tu, przecież ona nie zamoknie. I będę miał na miejscu. No to wsypujemy. Ciekawe, czy wejdzie cały wór. Może wejdzie, a może nie wejdzie. Kto to wie? Dobra. Jaka struktura? Taka sama jak tamta naturka.
nie ma jakiejś różnicy większej. Ludzie chwalą, dobre opinie miała, to też dlatego wziąłem. I resztę damy do wiaderka w środku. I w środku zasypane, jeszcze tylko wodę uzupełnić. I na dniach, jak będę wymieniał tutaj słomę, to założę tą plandekę, bo mi przyszły. O, a kaczki i gęsi już idą, najwyższa pora, bo to 16, o 16 zwykle to już u siebie siedziały, a teraz jeszcze się kręcą. Naleśnik wszędzie puścił, to mają co poskubać sobie. Idźcie, spróbujcie, czy wam nowa pasza smakuje, bo sam jestem ciekawy. A tutaj to same sikorki mi się nagrywają, bardzo dużo ich przylatuje. Ale same sikorki. No nie mogę utrafić żadnego innego ptaka. I tak zauważyłem, że jak śnieg zginął, to tych grubodziobów innych to w ogóle nie widzę. Mazurka czasem zobaczę na podwórku, ale tych innych to już nie. Tylko jak śniegu nie ma, to już one sobie w lesie dadzą radę. A propos lasu, brałem tą paczkę spod bramy i trzy sarny przeleciały tutaj drogę. Znaczy drogę, zaraz za drogą, tu tą łączką biegły i do lasu poleciały. Trzy takie młode, a jak skakały wysoko. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z wami żegnam i zapraszam na jutro. Jutro trochę roboty mi się szykuje tutaj na podwórko. Także do zobaczenia, do jutra. Cześć!